Siemanko, Mateusz Wąsik, Karpiografia, kolejny film. Może na wstępie ja powiem, dlaczego taka nazwa. Otóż jest to nasza ostatnia zasiadka, moja i Patryka wspólna. Patryk postanowił wyjechać na stałe do Polski, do rodzinnego Radomia. Oczywiście taka zasiadka ostatnia, można powiedzieć w cudzysłowie, tak, bo nasza znajomość się nie urywa. Dalej będziemy starali się może raz do roku wyskoczyć gdzieś wspólnie na ryby, bądź w Polsce, bądź w Francji. Ale skupmy się może na tym weekendzie, na tym filmie. Otóż wybraliśmy się na bardzo ciekawą żwirownię, na której miałem już przyjemność kręcić film, który ukaże się już niebawem, więc może jakieś głębsze szczegóły odnośnie tej wody będą właśnie uwzględnione na kolejnym filmie. Spędziłem wtedy 5 dni, wpadły naprawdę spore ryby, więc warto, żeby na tym właśnie filmie troszkę tę wodę bardziej omówić. Tu skupię się raczej bardziej na naszym wspólnym weekendzie. Otóż żwirownia, 22 hektary bodajże, bardzo ciekawa, wiele wysp. Żwirownia dość trudna technicznie, wszędzie zatopione drzewa, dość sporo zaczepów. Wybraliśmy jedno stanowisko, Patryk lewą stronę wyspę, ja prawą, narożnik. Do samego wędkowania podeszliśmy bardzo na luzie. To tak jakby nasza pożegnalna zasiadka, więc no sami możecie się domyśleć, że no ryby nie były tak bardzo istotne, a my chcieliśmy po prostu spędzić troszkę czasu razem, pospominać dobre czasy i troszkę może planować też przyszły sezon. Zasiadka wypadła na pierwszy weekend września, więc było jeszcze naprawdę letnio i gorąco. Wiecie co? Teraz właśnie wywoziłem swojego markera na swoją jedną miejscówkę po to, żeby właśnie popłynąć sobie pontonem i tak dosyć grubo zanęcić. Bo wiecie co? Tu jest taka mała góreczka, można powiedzieć, że żwirowa, tak? Z 2,7 wychodzi na 2,4, 2,3, ale zawsze przy tej górce pokazują się ryby na echosondzie, także wiecie co. Moje zestawy szły bardzo blisko brzegu, z doświadczenia na tej wodzie wiem, że najlepsze wyniki osiągałem właśnie, mówiąc, dość blisko brzegu i bardzo ekstremalnie, dosłownie metr, pół metra od zatopionych drzew. Również dobre efekty dawało mrowienie na skraju mulistego, a żwirowego dna. Teraz wam pokażę, czym będę nęcił na tej zasiadce. Są to kulki 20, 15, 24 i też 24 na pół podzieliłem. Będę nęcił tak na dwie wędki. A trzecią to będę sypał przeważnie ziarnem. Chociaż Mateusz mi odradzał ziarnem tu sypać, bo jest bardzo dużo amura. No ale byłem przygotowany na tą drugą wodę i sobie już ugotowałem praktycznie 15 kg kukurydzy i mam 10 kg rzepaku, więc mówię, a jedną wędkę zanęcę sobie właśnie ziarnami, zobaczymy co to mi to przyniesie. A na zestawy co? Na zestawy przede wszystkim to tu pójdą same bawanki. Mateuszowi tydzień temu się to sprawdzało, więc i ja tak samo będę łowił na bawanki i mniejsze, i większe. I zobaczymy, co to przyniesie. Te rybki nie spruzowały tak dobrze. Może też z racji tego, że miejsce było inne. Wybraliśmy o wiele większe stanowisko. Tak, żeby każdy z nas czuł się swobodnie, a my mogliśmy łowić wspólnie, tak, na jednym stanowisku. Co do zanęty, do wody poleciały kulki, tylko i wyłącznie kulki,
Ostatnim razem miałem dość spore problemy z amurami i leszczami, więc chciałem je jak najbardziej wyeliminować. To nie są ryby, na które poluję, więc do wody poszła mieszanka kulek Coco Twist Life Cream, około 0,5 kg na każdy zestaw. To wszystko dodatkowo sobie zalewałem liquidem, tak by jak najbardziej jeszcze te kulki wzbogacić i uatrakcyjnić. Pierwsze brania zaczęły się u Patryka. Kasimoda, jak widzicie, zobaczcie, jak on, kurwa, jaką ma bólę, to już się w głowie nie mieści. Wziął na bawanka i to jeszcze powiem wam tylko tyle, że zestaw był tylko nęcony samymi kulkami, nie? Reszta była nęcona kukurydzą, rzepakiem, tam nic, a tutaj pierwsze branie i jest taki amurek. Nad ranem u Patryka kolejne branie. Niestety rybka wchodzi w drzewo i karp tą walkę wygrywa. Padły mu amurki, miał również jedną spinkę. Nie wiemy, czy to był karp, czy inna ryba. Patryk ze swojej strony dodawał troszkę ziaren, więc wydaje mi się, może i też temu te ryby zaczęły wchodzić do niego w pierwszej kolejności. U mnie ta pierwsza noc przebiegła bardzo cicho, bez jakiegokolwiek pika. Na trzech wędkach nic się nie działo, a noty kije zwinąłem, kulki były nieruszone, nietknięte, więc wychodzę po prostu z wniosku, że no, ryby w tym miejscu raczej można powiedzieć, że nie było. Jesteśmy po pierwszej nocce. Udało mi się złowić dwie rybki. Były to amury między 12-14 kg. Amurki wzięły mi spod wyspy, bo ja po mojej stronie mam wyspę. Więc miałem właśnie dwa brania tych amurów spod wyspy i trzecie branie, niestety była to spinka po lewej stronie przy brzegu mi wzięła, nie wiemy, czy to karp, amur, nieważne, nie widzieliśmy rybki. I co, no i szykujemy się teraz na nockę. Pokażę wam szybko trzy zestawy. Bawanki, dwa bawanki. Jeden większy, drugi mniejszy, taki grzybek i jeden popek na spinnerigu. Brania miałem na bawanki w nocy. Mówię, odchudzę trochę zestawy, bo mówię, nic się nie działo. Zobaczymy, ryba nie bierze. Z tego, co słyszeliśmy, z naprzeciwka nawet nie mieli brania. Została nam ostatnia noska i będziemy działać. Nie zmieniam mojej taktyki, wszystkie wędki omówiłem dalej w tych samych miejscach, dwie blisko brzegu, jedno na otwartej wodzie. Łowię bardzo dobrze, więc to tylko może i kwestia czasu i szczęścia, czy te rybki mi wejdą. Druga noc w moim wykonaniu była już o wiele lepsza. Doczekałem się dwóch brań, dwóch skutecznych brań, bo obie ryby wyciągłem. Niestety los tak chciał, że po raz kolejny pierwszą rybą był amur, tak, którego chciałem uniknąć, łowiąc na same kulki, mimo to wziął mi właśnie taki amurek. Drugie branie to już na szczęście karp. Rybka weszła pod zwalone drzewo, jednak jakimś cudem udało mi się ją stamtąd wykaraskać i taki mniej więcej 11-12-kilogramowy lustrzyń z potężnym ogonem dało mi się podebrać. Mi też się tej nocy udało i nie wrócę do domu o blanku. Niewielki karp, około 12 kg. Duży ogon, duże płetwy. Naprawdę zrobił fajną walkę na pontonie. Początkowo wszedł w duże drzewo, lecz na szczęście jakoś udało się go stamtąd wyciągnąć. Opa. Tak się właśnie prezentuje rybka. Bałwanek na spinnerigu. Jak ostatnim razem różowy popek. Skopek squid plus 20 kulka krill insect. Na tej wodzie sprawdza się
naprawdę znakomicie. Materiału z holu no nie ma. Niestety te hole w nocy na pontonie no, samemu jest bardzo ciężko coś narazić. Nie wiadomo, czy człowiek ma trzymać czołówkę, kamerę, czy holować rybę, więc no, ciężko mi takie coś dla was zmontować. Tej nocy u Patryka wpada fenomenalna ryba. Przepiękny lampas, ciemny, wielkie łuski. Dosłownie coś pięknego i fantastyczne. Fantastyczna rybka na pożegnanie naszej zasiadki. Mamy pierwszą rybkę tej nocy, lampasik. Skusił się na małego popka. Squid Scopex na spinnerigu oczywiście. Branko było o godzinie 23. Moja skrajna lewa wędka, na której właśnie miałem przed chwilą branie. Niestety nie wyjąłem. Do tego jeszcze miałem dwa brania. Jedna spinka i drugie branko. Karpik mi wszedł tutaj w gałęzie przy brzegu. Chciałem płynąć już po niego i niestety krętlik spinner swivel strzelił w połowie. Mateusz akurat trzyma tą wędkę i mówi: jakiś luz, patrzymy, a tutaj materiał strzelił. Także czasami tak się zdarza.